zbliżać Polskę do socjalizmu, to święty obowiązek każdego członka partii. Towarzysze, w piątek 1 marca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Faszystów Wyklętych. No i tego dnia zapraszam Was, towarzysze, na czat, więc będziemy mówić o różnych skurwysynach, którzy lansują faszystów wyklętych. Będziemy mówić o IPN-ie, będziemy mówić o partii PiS, będziemy mówić o narodowcach, ale będziemy mówić także o polskiej lewicy, a więc partia Razem lansuje terrorystę wyklętego Pileckiego, który przygotowywał zamachy terrorystyczne na Polaków. No i w ten sposób partia Razem także ponosi odpowiedzialność za zbrodnie faszystów wyklętych. Warto podkreślić, że w tej chwili do wyborów z partią Razem idzie razem Piotr Szumlewicz, Piotr Ikonowicz, czyli właściwie ikony polskiej lewicy, wszyscy razem z partią Razem, wszyscy razem tutaj obchodzą kult faszystów wyklętych, więc jeśli wy macie dość kultu faszystów wyklętych, jeśli tym żygacie, jeśli macie dość pseudo-lewicy polskiej, która tych faszystów wyklętych lansuje, to zapraszam was na czat o godzinie w piątek, koło godziny 20, może koło godziny 21, będziemy mieć taką własną przestrzeń, żeby móc dać odpór całej tej antykomunistycznej propagandzie.